Coś zupełnie innego. Odrestaurowany niedawno fresk ukazuje zieloną żyzną Petry. Winogrona, bluszcz, różne owoce. Widzisz ptaki? Cudowne. Unoszą się w powietrzu. Są wszędzie. To prawda. Ptaki, fauna i flora. Amorek z fletem. Ten trzyma łuk? Jak na walentynki. Do tej pory Petra kojarzyła mi się z piaskowcem. Ale nagle poznałem jej zupełnie inne oblicze. To nie pustynia, lecz raj. Właśnie. Fresk wydatowano na pierwszy wiek naszej ery. Petra miała wtedy około 30 tysięcy mieszkańców. Dziś widzimy ruiny Petry, budynki wykute w kamieniu. Ale w czasach Nabatejczyków te czerwone skały pozostawały niewidoczne. Kiedyś istniał tu zupełnie inny świat, pełen ptaków i kwiatów. Żyzna oaza z pozyskiwaną na pustyni wodą. Wszystkie te budynki były pomalowane na niebiesko, czerwono i zielono. Zamykając oczy, można sobie wyobrazić, jak wielkie wrażenie robiło to miasto. Przemiana pustynnego miasta w zieloną oazę, którą pokazała mi księżniczka, wymagała olbrzymich ilości wody. Znacznie więcej niż w Seli. To wygląda jak schody, ale zbyt strome. Tędy w porze deszczowej spływała do wykutych kanałów woda. Na dachu każdego z tych budynków znajdują się wykute w kamieniu zbiorniki. Łączą je małe kanały, które biegną po fasadach, prowadząc wodę do podziemnych cystern po środku miasta. Jeśli to wszystko podświetlimy, choćby na zdjęciach satelitarnych, ujrzymy prawdziwą sieć kanałów zbiegających się przy cysternach, dzięki którym miasto mogło funkcjonować.